Dlaczego i kto pozwala na dewastację mieszkań w Jeleniej Górze? Jest szansa, że dwie rodziny z Kostrzycy, których wichura pozbawiła dachu nad głową, spędzą święta w swoich mieszkaniach. Dzisiaj także o Jeleniogórskiej Lidze Amatorskiej Koszykówki. Informację poprowadzi Izabela Buczel. Dzień dobry Państwu. Władze Jeleniej Góry twierdzą, że mieszkań, które od kilku miesięcy są dewastowane, nie można było przejąć wcześniej. Od kogo miasto miało przejąć te lokale i dlaczego trwa to już ponad rok? Artur Zakrzewski. Dewastacja mieszkań przy ulicy Lwóweckiej trwa już od kilku miesięcy. Równolegle przez cały ten czas trwały rozmowy pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową a gminą Jelenia Góra odnośnie przekazania miastu tego budynku. Prezydent Piotrowski twierdzi, że władze Jeleniej Góry już dawno zdecydowane były go przejąć. Jednak nie pozwalały na to procedury wojskowe. Myśmy chcieli jak najszybciej, zresztą troska o tych ludzi, którzy tam mieszkają, którzy chcieli zresztą nam się wprowadzić, nami kierowała. Robiliśmy wszystko, żeby to jak najszybciej. No ale wojsko ma też swoje zadania, swoje uprawnienia. Wojskowa administracja czy wojskowe, te mienie wojskowe też rządzi się swoimi prawami. Major Kazimierz Trusewicz, dyrektor oddziału terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Jeleniej Górze, w pewnym sensie czuje się winnym dewastacji mieszkań. Ja z siebie żadnej winy nie zdejmuję, panie redaktorze. Na pewno jestem odpowiedzialny za to, ale proszę wziąć pod uwagę jedną rzecz, że gdybym miał możliwość ochraniania tego budynku, nie ponosząc dużych jednak kosztów z tym związanych, to na pewno bym to czynił. Zapytany jednak, czy nie można było wcześniej przekazać tego budynku miastu, również mówi o wojskowych procedurach. Co więcej, twierdzi, że mimo przekazania kluczy do mieszkań, w dalszym ciągu budynek nie jest własnością miasta. Protokół nie jest podpisany jeszcze. W budynku przy ulicy Lwóweckiej 9 do marca 1997 roku mieszkali wojskowi lokatorzy. Cztery mieszkania, każde o powierzchni 56 metrów, po ich wyprowadzce do dzisiaj stoją puste i są dewastowane. Rodzą się w tym przypadku uzasadnione pytania. Po pierwsze, na ile zawiniły w tym przypadku długotrwałe wojskowe procedury, a na ile opieszałość ludzi po jednej i po drugiej stronie? Oraz jeszcze jedno, czy ktoś nie powinien ponieść za dewastację tych lokali zasłużonych przecież konsekwencji? A ja dodam tylko, że w tej chwili w Jeleniej Górze pilnie mieszkań potrzebuje blisko 600 osób. Dwie rodziny z Kostrzycy zostały dosłownie bez dachu nad głową, a wszystko przez wichurę, która w piątkowy wieczór przeszła nad Kotliną Jeleniogórską. Jak poinformował nas zastępca wójta gminy Mysłakowice, Mirosław Puch, lokatorzy domu, z którego wichura zerwała dach, będą mogli zbliżające się święta spędzić we własnych mieszkaniach. Trwają właśnie intensywne prace, dzięki którym kilka dni dach ma powrócić na swoje miejsce. Do katastrofy doszło w miniony piątek około godziny 21, kiedy pan Stefan Chramęga wrócił z pracy. Z drugiej zmiany dach leżał już kilkadziesiąt metrów dalej w ogródku sąsiadki. W życiu nie przypuszczałem, że takie coś nas spotka. Nieraz było już zalewane mieszkanie, ale że dach żeby porwało, to aż nie do wiary. Rodzina Stefana Chramingi i tak miała sporo szczęścia. W ich mieszkaniu wichura nie wyrządziła większych szkód. Gorzej jest natomiast z mieszkaniem państwa Martyków, którzy obecnie korzystają z gościny swojej córki. Było sekundy, ten wiatr tak zaczął, podmuch taki mocny. I to jak poderwało, jak to runęło wszystko, to tylko światło zgasło i człowiek nie wiedział, co się dzieje. Czy się chałupa wali, czy... Bo komin spadł do środka, do pomieszczenia, kawałek od syna. Jak rozmawiał przez telefon. A potem widać było już tylko... niebo. I gwiazdy na niebie. Martykowie i Chramingowie z Kostrzycy to w sumie 9 osób. Miejmy nadzieję, że władze gminy Mysłakowice zrealizują swoje zapewnienia i dwie pechowe rodziny spędzą święta we własnych mieszkaniach. Koniec roku zbliża się dużymi krokami, a to sprzyja podsumowaniu. Dzisiaj kolejny rok działalności Centrum Szkolenia Radioelektronicznego ocenił generał Bronisław Pejkert. 99 rok jest dla Centrum kolejnym udanym rokiem, powiedział dzisiaj generał Bronisław Pejkert podczas spotkania kadry oficerskiej w Jeleniogórskim Centrum Szkolenia Radioelektronicznego. Okazją do podsumowania było tradycyjne już składanie sobie przedświątecznych życzeń, dzielenie się opłatkiem. Mimo obiektywnych trudności w pełni i na dobrym poziomie wykonaliśmy zadania, które stawiali nam przełożeni. Jest to nie tylko nasza ocena, ale ocena naszych przełożonych. Główne zadawala nas to, że szkolimy na dobrym poziomie, że poziom dyscypliny naszych szkolących się i kadry jest na wysokim poziomie, że dużo zrobiliśmy w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych. Rok 2000 według komendanta zapowiada się równie obiecująco. Mając na uwadze zaangażowanie kadry
i postawy, prawda, i to, co ten nasz cały dorobek, doświadczenia, myślę, że będzie również dobrym rokiem. A wszystkie nowe zadania postaramy się wykonać jak najlepiej, dodał komendant. Wśród tłumu składających sobie życzenia dostrzegliśmy posła Unii Wolności Marcina Zawiłę. Boże Narodzenie jest to święto związane z nadzieją. W związku z tym życzyłem uporu i nadziei. Z drugiej strony na pewno jest ciężko, ale też, jak sądzę, patrząc w tył, nie ma do czego wracać. A rozwój miasta, rozwój kraju to jest też szansa dla wojska. W związku z tym życzyłem przede wszystkim spokoju od polityków, którzy też tak trochę, mam wrażenie, wojskiem za dużo grają. Spotkanie upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze. Wczoraj na dobre rozpoczął się szał świątecznych zakupów. Byliśmy z kamerą w miejscach, gdzie jeleniogórzanie zakupy robią najczęściej. Istny wyścig do sklepów, tak można w kilku słowach podsumować niedzielne zakupy, które robili mieszkańcy Jeleniej Góry. Właśnie podczas weekendu sklepy i jeleniogórskie targowiska pękały w szwach. Dzień wolny od pracy, czyli niedziela, okazała się doskonałym dniem na przedświąteczne zakupy. Czy uważa pani, że takie niedziele handlowe są potrzebne? Pewnie, koniecznie. Muszą być. Myślę, że tak, bo każdy, kto pracuje, no, potrzebuje te zakupy zrobić, a nie zawsze po prostu jest czas. Oczywiście, bo nie ma czasu, człowiek pracuje cały tydzień. Jak co roku jeleniogórzanie skoncentrowali się na zakupie artykułów spożywczych. Najbardziej obleganym sklepem było jeleniogórskie rondo. Tutaj właśnie wiele osób wykorzystało możliwość realizacji talonów otrzymanych w zakładach pracy. Jedną chyba skracało. Oprócz sklepów spożywczych często odwiedzanymi punktami handlowymi były również stoiska ze świątecznymi ozdobami, no i oczywiście choinkami. Większość jeleniogórzan zdecydowała się na zakup żywego drzewka, którego cena w tym roku waha się w granicy od 25 do 75 zł. To taka tradycja, że powinna być żywa choinka, a nie sztuczna. A podstawową potrawą na wigilijnym stole jest oczywiście... No karp! A karpie w tym roku nie są najtańsze. Kilogram tej ryby kosztuje aż 9 zł. Miejmy nadzieję, że im bliżej Wigilii, tym będzie taniej. Miejmy również nadzieję, że oprócz świątecznych potraw i choinki, pod którą znajdą się przeróżne niespodzianki, atmosfera rodzinnego ciepła i życzliwości zagości w każdym z naszych domów. Prawdziwe misterium, tak można określić przedstawienie, które jest nową realizacją Jeleniogórskiego Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. W minioną sobotę odbyła się premiera braci Karamazow Fiodora Dostojewskiego. Jeżeli szatan nie istnieje, jeżeli stworzył go człowiek, to stworzył go na swoje podobieństwo. W takim razie, tak samo jak i Bogdan. Jak ty, zdyleć się umiesz, wykręcaj słówka. Złapałeś mnie za słówka. Bardzo mi miło, bardzo proszę. Dobry jest twój Bóg, jeżeli człowiek stworzył go na swoje podobieństwo. To tylko fragment blisko 3-godzinnej adaptacji braci Karamazow, którą przygotował rosyjski reżyser Wiktor Terelia. Główne role zagrali aktorzy Jeleniogórskiego Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, a premiera odbyła się w sobotni wieczór. Wybór rosyjskiej klasyki nie jest przypadkowy. Jak powiedział dyrektor teatru Grzegorz Mrówczyński, zbliżający się koniec wieku chcemy uczcić przedstawieniem refleksyjnym. Premierą, która dotyczyłaby sensu życia ludzkiego. To jest, myślę, taki moment, w którym refleksja nad tym, co dalej po śmierci, co z wiarą, co z Bogiem, co z odnoszeniem się ludzi wzajemnym do siebie, jakie tu mamy prawa. Mimo że sztuka Fiodora Dostojewskiego jest trudna, warto ją obejrzeć, dodaje Grzegorz Mrówczyński. Dużą uwagę przyciąga scenografia wykonana przez Gruzina Lewana Mantidze. Teatralne misterium odbywa się w cerkwi zbudowanej specjalnie na scenie. Także widz jest w nieco innej sytuacji niż normalnie, kiedy z pewnego dystansu ogląda scenę. Jest tak jakby w centrum akcji momentami. A występom aktorów niemalże przez cały czas towarzyszą pieśni śpiewane w starocerkiewno-słowiańskim języku oraz fragmenty Biblii. W miniony piątek w sali koncertowej Dolnośląskiej Filharmonii w Jeleniej Górze odbył się koncert, który z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkim melomanom. Po raz pierwszy bowiem w historii naszego miasta wykonane zostało oratorium na Boże Narodzenie.
Oratorium na Boże Narodzenie Camilla Saint-Saensa jest bardzo rzadko wykonywane w polskich salach koncertowych, dlatego też piątkowy wieczór w Jeleniogórskiej Filharmonii zapewne na długo zapadnie w pamięci wszystkim melomanom. Naszym rodzimym filharmonikom oprócz solistów z Akademii Muzycznej w Warszawie towarzyszył Dolnośląski Chór Kameralny. Saint-Saens, kompozytor żyjący na przełomie wieków, twórczość pojmował żywiołowo. Mówił, że komponuje tak jak jabłoń rodzi jabłko. Nie znosił w muzyce nowinkarstwa, eksperymentu. Najczęściej bywa przez nas kojarzony z takimi utworami jak Karnawał Zwierząt czy też Taniec Szkieletów. W programie przedświątecznego koncertu znalazło się również dzieło Corellego. Według słuchaczy piątkowy koncert dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Wczoraj rozpoczęły się rozgrywki Jeleniogórskiej Ligi Amatorów w koszykówce. O zasadach turnieju oraz o tym, czy turniej jest rzeczywiście do końca amatorski, Artur Zakrzewski. Amatorska Liga Koszykówki ruszyła wczoraj. W pierwszym meczu na parkiecie w hali przy ulicy Sudeckiej dostrzegliśmy znane twarze sportu i kultury. Wspaniale m.in. spisywał się były zawodnik Spartakusa Roman Misiewicz. Nie zamierzał jednak powrócić do czynnego uprawiania koszykówki. Nie, niestety, już nie to zdrowie. Ja już mam 41 lat skończone, także raczej nie. Troszkę słabiej szło drużynie, w której występuje znany z ekranu satyryk jeleniogórzanin Jacek Ziobro. Ma on jednak gotową receptę na końcowy sukces. Zobaczcie, jak grają chłopaki o czarnym kolorze włosienia i skóry i zrobić to samo. Amatorską Ligę Koszykówki już po raz kolejny organizuje Młodzieżowy Dom Kultury. Każdy zespół rozegra w fazie tej pierwszej rundy 10 spotkań, potem faza finałowa. Gramy co niedzielę na hali MKS Sudety. Rozgrywki Jeleniogórskiej Ligi Koszykówki będziemy śledzili na bieżąco. Kolejne fazy turnieju będzie więc można oglądać w magazynie sportowym Telewizji Awal we wtorki o godzinie 16:45. I na zakończenie pozostała jeszcze prognoza pogody. Jutro zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Rano i w nocy lokalnie mgły i silne zamglenia. Temperatura od minus 1 stopnia w Szklarskiej Porębie do 1 w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Wysoko w górach temperatura od minus 12 do minus 14 stopni. Wiatr słaby zmienny. Ciśnienie atmosferyczne o godzinie 17 w Jeleniej Górze wynosiło 997 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne obojętne. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Dziękuję za uwagę. W imieniu Katarzyny Torby zapraszam na jutro. Skrót najważniejszych informacji dnia rozpoczynamy o 16:45 i godzinę później główne wydanie naszych wiadomości. Dobranoc Państwu.